Nie wiem, czy mi widać. Pewno słabo. Słuchajcie, no jest koło godziny 6. Ja ruszam do Tilburga po rower. Spaceruję sobie teraz jeszcze przez moje miasteczko, a potem już będę w lesie, więc zrobi się trochę ciemniej. Do Tilburga mam 15 km. Do samego miejsca, gdzie mam do odbioru rower, to będzie troszkę więcej, no bo trzeba przejść tam trochę tego miasta. Także 18 chyba kilometrów dzisiaj mnie czeka marsz. Muszę utrzymywać dosyć dobre tempo, żeby zdążyć, bo mam się jeszcze w planach fryzjera i w ogóle, także muszę troszkę szybko iść. Mógłbym wziąć samochód, nie? Ale Maniek ma zawsze ciekawe pomysły i no samochód, jechać samochodem po rower, to tak jak jechać samochodem na siłownię, to nie bardzo w moim stylu, więc ubrałem się i idę po rower. Będzie to kolejny składak, ale to już zobaczycie, jak się przyjaśni. Nie wiem, czy już mówiłem, ale cała droga będzie prawie po ciemku, ponieważ słońce staje około godziny 8, a ja za 2 godziny, czyli jeżeli tak przed 6, czyli za 2 godziny będę gdzieś koło Tilburga. Taką mam nadzieję, nie? Bo 5 km, no to powinienem gdzieś być w Tilburgu. No to nie nagram żadnych fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o teren, bo będę wędrował przez wydmy. Może z powrotem, jak będę przyjeżdżał to rowerem, a już jak rowerem będę jechał, to się będę raczej spieszył. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze planu dokładnego nie mam. A teraz maszeruję do Tilburga. Jeżeli się przyjaśni, to widzimy się za chwilę. Zobaczcie, auta pomarzły. Temperatura to jest około zera, także ciepło nie jest. No ale ja maszeruję, czyli raczej się rozgrzeję. Chwila przerwy. Kawusia. Słuchajcie, no 7 km przeszedłem, no. Nawet połowa, nie? Także jeszcze trochę zostało. Ale to już prawie z górki jeszcze kawałek i będzie Tilburg. A potem tam w Tilburgu to już się jakoś rozpędzę i będzie troszkę szybciej szło. Dobra, piję kawkę i ruszam dalej. Słuchajcie, gdyby nie komód, to moja aplikacja do ustawiania tras, nigdy bym tu nie trafił, do tego parku, także fajnie, że taka aplikacja jest, bo przeprowadza mnie przez dosyć fajne miejsca i można co nieco zobaczyć. Miasto oczywiście śpi. Mam gdzieś godzinę 8. Zaraz wam powiem dokładnie. 7:40 jest. Także tu na pewno się jeszcze nikt nie rusza. A mi zostało może jakieś 4 km. Na rozwidlenie mam się trzymać lewej strony. Fajnie, bo też mówi, gdzie mam iść.
Aha, mam przejść na drugą stronę i tam jest rozwidlenie. No dobra, fajnie. Chodzi o tam. Dwieście siedemdziesiąt pięć szukam. To są nieparzyste. Nie chciałbym tu mieszkać. Fajnie. A więc jest pierwszy Dajhom w moim domu. Model to jak widzicie to jest Boardwalk. Rower składany, nowy składak u mnie, amerykańskiej firmy. Nie wiem czy ten akurat model, ale Dajhom jest składany w Bułgarii. To jest bardzo stary rower. I pierwsze wrażenia, no. Jeździ się tym fajnie, oprócz tego, że coś trzeszczy.
Pewnie muszę poszukać. Jak się pedałuje, to albo pedały, albo korba. No tutaj tu będę musiał trochę zajrzeć. No, jak już tu jesteśmy, to opowiem wam, co to jest za rower. W składakach nie ma co za dużo do opowiadania. Mamy tutaj koła 20-calowe. Napęd to jest trzybiegowy. Bodajże tutaj można włożyć koło SREMA, Piasta SREMA jest, a tu jest jakieś brandowane coś. To jest, nawet nie znam, Monsum. No co tu jeszcze można powiedzieć? Widzicie, tak, bagażnik. Firma Daikon produkuje dosyć fajne, sprytne rowery. Wagi wam jeszcze nie powiem, to zważę go w domu. No, trochę się zagapiłem tutaj na przechodzących ludzi. W domu wam pokażę, jak się to cudo składa. I troszkę więcej opowiem. No, ale tutaj widzicie, rower jest używany. Przypuszczam, że po tych patentach, które tu są zastosowane, no rower może mieć 10 lat. Używał go dziadek jakiś. Jak to powiem, Holendar płakał, jak sprzedawał, no ale niepotrzebny mu rower, więc teraz jest mój. My już przyjechaliśmy do domu. Daikon jest już w domu. Powiem tak, dojechaliśmy 16 km, przejechałem. Mam go już przetestowanego. Dosyć fajnie się na nim jeździ. Te trzy biegi na Holandię wystarczą. Aczkolwiek ten trzeci jest strasznie wysokim biegiem. I trzeba mieć naprawdę nogę, żeby ten rower rozbujać. Ale jak się już go rozbuje na tym trzecim biegu, to już naprawdę szybko jedzie, także można spokojnie tym rowerem fajne prędkości rozwijać. Jeszcze nie wiem jakie, ale jest tutaj czuć moc. Dobra, teraz zajmę się składaniem roweru. Pokażę wam go, jak go się składa. Składa się troszkę na wstępnie, pokażę w tym miejscu i tylko w tym miejscu. To są dwa miejsca składające się i potem zważymy go wagą walizkową z Lidla. Słuchajcie, po ostatnich porachunkach z cukrzycą trochę się źle składam, trochę mnie nogi bolą i dzisiejszy spacer, bo po rower poszedłem piechotą, trochę boli. Dobra, ustawię się tu do was. A jeszcze zapomniałbym, pokażę wam, ten rower posiada takie dwa magnesy. Tu jest jeden, tu jest drugi, który powoduje, że ten rower się tak sam nie rozkłada, kiedy jest złożony. Co miało miejsce z tym ciężkim rowerem stalowym. Dobra, zaczynamy. Na pewno trzeba złożyć stópkę. Ten rower hamuje w pedałach, ma hamulec w pedałach tylnych, więc jeżeli będzie stópka i się trochę do tyłu zajedzie, to się po prostu zablokuje koło, jest strasznie ciężko to odblokować. Dobra, zajmiemy się tak. Kierownica. Pierwszy ma tutaj odczepić taki ten pierdolnik. Później
ten dynks musi iść na dół i mamy złożoną kierownicę. Teraz bierzemy ten dynks, musi iść do góry. Widzicie? Tutaj się ciągnie tą dźwignię, wyciąga się ten dynks i się łamie rower. Łamiemy teraz rower w pół. Teraz tak. Musimy ustawić pedały do góry, tak, do góry, do prawie, tu, nie, pomiędzy. I wtedy te magnes, który tutaj wam pokazywałem, się trzeba trochę go tutaj podokładać. On się tutaj zablokuje i w ten sposób rower nie ucieka. Op. I możemy sobie z rowerkiem iść do pociągu czy tam do autobusu. W autobusie, w pociągu jeszcze nie pokazałem wam, tylko jedna pedała się w tym rowerze składa, tylko ta, żeby nie zahaczać przechodniów, trzeba klepnąć i nie ma pedały. Pedała jest schowana. W ten sposób mamy troszkę więcej miejsca i jak gdzieś mamy z tym rowerem przejść, to go nie zahaczymy żadnej osoby. No trochę głupio, nie chce stać. No stoi. Dobra, teraz zajmiemy się ważeniem. Przyciągamy tak. Mamy 0 do góry. Jeszcze liczy. Słuchajcie, ze strasznie ciężkim siedzeniem, bo to siodełko to jest chyba kosmos jakiś. Hałasowało całą drogę. Rower waży 15 kg. Jeszcze sprawdzimy, co w tym rowerze jest stalowego. Mam taki dość mocny magnes. Jakie elementy są stalowe, a jakie są aluminiowe. Oj, moje nogi. A więc widelec stalowy, rama stalowa. A więc mamy odpowiedź, dlaczego ten rower tyle waży. Ponieważ tutaj są elementy stalowe. Bagażnik też jest stalowy. Także mnóstwo stali jest tutaj. Starszy typ, który... O, korba jest aluminiowa. O, chociaż coś aluminiowego. Starszy typ roweru Daihona, który jest praktycznie w dużej mierze stalowy. A więc składak numer 4 już jest w domu. Jeszcze potrzebuję tylko jeden rower. I ten rower, mam nadzieję, będzie nowy, jeszcze nie wiem, ale raczej tutaj wjedzie nowy rower, żeby pośród tych starych rowerów zobaczyć, jak to się ma stare do nowego, jak będzie to się zużywać i też czy to się po prostu opłaca. Może lepiej kupić jakiś lepszy rower, taki jak ja teraz, tego Daihona, za 400, około 450 zł dałem za niego. Także czy się to opłaca, czy lepiej kupować nowe rowery. Dobra, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach. Śledźcie mnie, ciekawe materiały już niebawem. Na razie.